Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku mojej nowej serii. Mój skuter Peugeot Speedfight 4 Matte Grey edycja limitowana 2020. Już znam to dosłownie na pamięć. No ale dobra, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak ten skuter chodzi. Chciałbym go w końcu odpalić, bo już dawno z dawnego czekałem na ten film. Wy pewnie zresztą też, ale również starałem Wam się pokazać wszystko po kolei, jakie ma bajery. Dlatego sobie największy smaczek zostawiłem na sam koniec. Ogólnie chcę Wam powiedzieć, że zanim to nastąpi, to chciałbym sobie otworzyć te drzwi od garażu, ze względu takiego, że ten skuter jest nowy, no i po prostu dymi. Dymi dlatego, że jest po prostu jeszcze nierozruszany, to jest wszystko nowe, ja go nawet jeszcze nie docierałem, bo ja nawet nim nie jeżdżę, bo ogólnie wiecie doskonale, że póki co jeszcze on jest niezarejestrowany i nieubezpieczony, więc to jest taki przypał wyjeżdżać na drogę, że no po prostu się boję, więc może tak być, że on będzie trochę dymił, dlatego chciałbym sobie właśnie otworzyć te oto drzwi. I co? Ja robię teraz cięcie i idę otworzyć te drzwi. Jak już otworzę drzwi, to po prostu wrócę do Was. No i dobra, jestem już z powrotem. Drzwi już są otwarte, jak widzicie. Myślę, że możemy go śmiało odpalać. Więc zaczynajmy. Ok, 3, 2, 1. Może nie będzie tak dymił, bo nie będę nim tak gazował, ale gdybym zaczął nim gazować, no to już od razu by szły czarne dymy, no bo wiadomo, olej, bo to jest dwusłów. No ale w każdym razie on się tak prezentuje, no spójrzcie sami. Strasznie śmierdzi spalinami. Spójrzcie, jak kopci widać tutaj. Mogę nim lekko przygazować jak coś, ale wolę za dymy nie robić, bo już widzę, jak się siwo robi w tym garażu. No ale słuchajcie tego. Dobra, więc tak sprawa się miewa. Już go wyłączyłem. Ja sobie zrobię jeszcze cięcie, zamknę drzwi i zaraz wracam do Was. Okej, jestem z powrotem. No i tak, jak widzicie, on tak chodzi, jest taka zadyma, tak tu kurwa śmierdzi, że sobie nawet sprawy nie zdajecie. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ja tam na przykład widzę, jak tak siwo jest, no ale widzieliście zresztą sami, jak on kopci. Tak jak Wam wcześniej powiedziałem, no on jest po prostu nowy i on po prostu musi się rozruszać, no nie? No ale w każdym razie odpaliliśmy sobie go pierwszy raz. No i wiecie co, moi drodzy? Jako tako, jeszcze chyba będzie jeden odcinek tej, z tej serii. Chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak wygląda bak paliwa, bo jako tako nie otwieraliśmy sobie go. No i z mojej strony to raczej będzie wszystko w tej serii, bo szczerze to już Wam pokazałem dosłownie wszystko w nim. Więc moim zdaniem sobie już powoli będziemy również kończyć tą serię. No i powiem Wam tak, chyba nic nie zostaje... jak poczekać, aż zarejestruję ten skuter, no i będziemy po prostu sobie już nagrywać filmy podczas jazdy. Dzisiaj też wleciał na mój kanał film odnośnie właśnie kamerki, którą już zamontowałem na kasku. Zapraszam was bardzo serdecznie do obejrzenia tego materiału. No i co? Trzymajcie się do następnego filmu i pewnie już do ostatniego w mojej nowej serii Mój skuter Peugeot Speedfight 4 Matte Grey edycja limitowana 2020. Trzymajcie się ciepło, pa pa.